Mateusz Rybecki przed golą FEN 37, przed walką z Arkadiuszem Osypianem. W końcu stanęliście w oko w oko, a jak już stanęliście, to awantura rozpoczęła się wcześniej niż miała, więc piątek, nie w sobotę. Jak z twojej perspektywy wyglądało to, co stało się na ważeniu? Cześć, witam wszystkich. Zaskoczył mnie, nie wiedziałem, że będzie chciał się przepychać. Podszedłem, chciałem normalnie zrobić stare-down, nie spodziewałem się, ale jak mi popchnął, to co, krótko go tam zweryfikowałem, odepchnąłem, złąpił. I tak w sumie byliśmy obydwaj zmieszani, nie wiedzieliśmy, co dalej robić. Ja już chciałem zejść, a tu się zejść, mam czy dalej stać, tak pokręciłem się w kółko i dobra, i już w końcu mogłem usłyszeć. Nakręcają cię takie akcje, czy deprymują raczej? Bawią, śmieszą, motywują, różne emocje mi przy tym towarzyszą, ale na większość pozytywne. W końcu stanąłeś twarzą w twarz ze swoim rywalem, nikt nie kręcił nosem, bo naprawdę on się prezentuje całkiem fajnie na papierze, a ja bym chciał zapytać o warunki fizyczne. Czy to będzie twój atut w tym pojedynku, no bo on raczej jest piórkowym, a nie lekkim. Ja wiem, czy ty zawsze robisz. Ogólnie sądzę, że gabaryty dają ogromną przewagę w walce, ale jeśli ktoś jest bardzo dobrym zawodnikiem technicznym i wytrenowanym, to jest w stanie udźwignąć przewagę masy. Aczkolwiek to też nie będzie jakaś tam różnica, no może tam z 2-3 kg, tak sądzę. Jestem dobrze przygotowany i się zwiększyłem, wiem, więc tu trzeba jutro zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie, czy to będzie jakiś miał wpływ. Pamiętam, rozmawialiśmy w Krakowie przed jedną z twoich walki. Ty mi powiedziałeś coś takie fajne zdanie, że lubisz walczyć w płaszczyznach, w których rywal jest dobry, żeby mu coś udowodnić, że to jest takie cyniczne z twojej strony. Zastanawiam się, czy chciałbyś się z nim populać, no bo ostatnie poddania jego na ACA robią wrażenie. Tak, rozmawialiśmy o tym, ogólnie to też jest trochę taki mental mojego trenera, robi tak, walczy w ten sposób, bardzo, bardzo często, nie zawsze oczywiście, ale swoim podopiecznym mówi, że mają jakby mądrzej walczyć i szukać właśnie tych rozwiązań, ale faktem no jest to, jeśli człowiek pokaże dominację w tej płaszczyźnie, w której tak naprawdę ktoś jest czy to teoretycznie lepszy, no to no już nie wiem, co ma zrobić, już nie ma jakiejś koncepcji i tutaj jakby wszystkie jego atuty są wyłączone i to jest mental, siada mu i człowiek czuje pełną dominację psychiczną. Mateuszu, twoi ostatni rywale w pewien sposób mogli pozostawiać nieco do życzenia. Tutaj pozostawiam te kwestie, że często były to walki w zastępstwo. To też zapytam cię w ten sposób, czy Osypian to jest rywal, na którego ty tak naprawdę czekałeś? Jak gdzieś go gratyfikujesz w tym korowodzie twoich ostatnich rywali? Jak byś go porównał? A skąd ja mam wiedzieć, jak jeszcze tam nie zwierzyłem się? No także nie odpowiem ci na to pytanie, bo przeciwnik jest tak naprawdę nie wiadomo. No. Wyjdę, zmierzę się i wtedy mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, tak mi się przynajmniej wydaje. A tu miałeś okazję zobaczyć się ze swoim niedoszłym rywalem, z Aygunem Ahmedowem. Zastanawiam się, czy była okazja, żeby tam zamienić w zasadzie. No tak, dobre pytanie zadajesz. Przed chwilą tutaj z tyłu rozmawialiśmy o tym i teraz tutaj mi walisz takie pytanko. Ja znasz odpowiedź. Tak, tak jak tej walii zamieniliśmy tam z dwa zdania. Bardzo sympatyczny facet i pewnie jakbyśmy się mieli zmierzyć, to może inna atmosfera by była, ale wiadomo, że jak już się nie bije, no to jesteśmy eks-oponentami, jak to właśnie mój przeciwnik powiedział. Patrząc na niego na wadze, to ty w ogóle myślisz, że on by zrobił ten limit kategorii wagowej, który mieliście tam na poprzedniej wali? Myślę, że nie. Ogólnie Paweł już jak chciał dalej mnie zostawiać tym przeciwnikiem, odmówiłem. No to czy wziął to pod uwagę, to jest jedno, ale od razu już miałem stanowisko negatywne, bo czułem, że mam tego nie zrobić i sądzę, że to za pierwszym razem bym nie był w stanie i między innymi przez to nie doszło do tej walki i teraz tutaj podobno miał problemy z 7-7, to 7 kg różnicy i dalej człowiek, żeby miał problem z tym, no to o czymś to świadczy. Idealne zakończenie tego pojedynku dla ciebie to? Knockout. Tak krótko odpowiadałem.
Nie, czy mam jeszcze się rozwijać, nie? Nie, no może knockout, poddanie i decyzja. Tak, właśnie o tym mówię. To pozwól proszę, że ja jeszcze na koniec poruszę aspekt mentalny, bo ty jesteś zawodnikiem, który jest troszeczkę przed walką zawsze nakręcony niczym króliczek Duracella, tak bym to porównał, zawsze się palisz do tego wyjścia. A co się odbywa w tym ostatnim momencie, kiedy wychodzisz do klatki? Co ty czujesz? Czy ta energia jest jeszcze bardziej skondensowana? Nie mogę ci stać, nie wiem, że ty. No jest ogromny stres. No, człowiek czuje się niepewnie, chce już to, żeby wszystko minęło, żeby całe ciśnienie zeszło. To, że wyglądam na taką osobę, no to nie znaczy, że tak się czuję. To jest dobra mina do żyłej gry. Wiadomo, że jestem nakręcony, zmotywowany, sfokusowany, ale to nie są przyjemne takie... nie jest przyjemne wyczekiwanie do walki. Z naszej strony to tyle. Życzymy ci mimo pozornej chęci zrobienia sobie krzywdy w klatce, żeście wyszli z niej cali zdrowi. Dziękujemy. Aha, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.